Czy Liverpool może być spokojny przed nowym sezonem Premier League? Nie, a dlaczego? Dlatego, bo mają Trenta Alexandra-Arnolda. Z jednej strony to jest zawodnik, który jest kluczowy, kiedy już The Reds mają piłkę, ale w presezonie widać było wiele elementów, które po prostu Kloppowi pewnie się nie podobały przez pryzmat tego, jak Trent wyglądał bez piłki oraz jak cały Liverpool zachowywał się w fazie defensywnej. W tym filmie właśnie sobie o tym porozmawiamy. Na czym polegają problemy Liverpoolu i potencjalne zmartwienia Jurgena Kloppa przed startem nowego sezonu Premier League? Na wstępie oczywiście warto zaznaczyć, że to jest presezon, to jest moment, kiedy menedżerowie mają coś testować i to jest najważniejsze właśnie, gdy sobie wspomnimy o Trencie Alexandrze-Arnoldzie, bo takim presezonem był de facto koniec poprzedniej kampanii ligowej 22-23, kiedy Liverpool, no właśnie, zwróćcie uwagę na te liczby, od 9 kwietnia, od meczu z Arsenalem, był de facto jedynie za Manchesterem City pod kątem zdobywanych punktów i to wiązało się z nowym systemem, to znaczy z tak zwanym box midfield, kiedy to Trent Alexander-Arnold stworzył dwójkę pivotów z Fabinho i wchodził do środka pola. Także Trent, między innymi w tamtym czasie, jak zresztą w tym momencie widzicie, zwyczajnie był najlepszy pod kątem liczby asyst, także pod kątem liczby wykreowanych sytuacji, kontaktów z piłką itd., itd. Od dawna było wiadomo, że Trent jest naprawdę świetnym kreatorem i on już to robił, będąc ustawiony jako prawy pomocnik, czy jako prawy obrońca, prawy wahadłowy, dowolnie jak nazwiemy tę rolę, ale teraz jako środkowy pomocnik tym bardziej będzie mieć więcej szans właśnie do tego. Natomiast kluczowym elementem tamtej taktyki był Fabinho, który pozwalał zbierać drugie piłki i w tym momencie Fabinho nie ma. I tak naprawdę właśnie tutaj zaczynają się kłopoty Liverpoolu. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na ostatni sparing Liverpoolu, który The Reds przegrali 4-3. Wiadomo, że zespół mistrzów Niemiec to jest jednak mimo wszystko rywal klasowy, który pewnie będzie wymieniany w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Także to, co warto wspomnieć, to jest mimo wszystko fakt właśnie tego presezonu, czyli moment, kiedy testowane są różne rzeczy, ale patrząc ogólnie na wszystkie mecze Liverpoolu właśnie podczas tej kampanii, powiedzmy jeszcze przed startem sezonu ligowego, 15 bramek strzelonych jak najbardziej na plus, świetny wynik, ale to, co może martwić, to jest aż 10 goli straconych i tutaj nawet jeśli udało się w jednym z tych sparingów zachować czyste konto, jak to było w meczu z Leicester City, o którym już film na moim kanale się pojawił, jeśli ktoś nie widział, no to serdecznie odsyłam, tam oczywiście było 0 z tyłu, wygrana 4-0, natomiast warto wspomnieć o tym, że przed strzeleniem pierwszej bramki przez Liverpool, to właśnie Leicester naprawdę miał kilka fantastycznych sytuacji, kiedy świetną paradą popisywał się jedną, drugą, trzecią Kulmin Kelleher, czyli oczywiście golkiper Liverpoolu. W meczu z Bayernem było podobnie. Patrząc na statystyki, zwyczajnie Bawarczycy doszli do naprawdę masy sytuacji i co więcej, te sytuacje były związane z Trentem Alexander-Arnoldem w środku pola. Albowiem zwróćcie uwagę na tę sytuację, czyli bramkę strzeloną przez Bayern właśnie w meczu z Liverpoolem, to jest gol numer 1 zdobyty przez Bawarczyków. Co ciekawe, albo to były bramki zdobywane w pozostałych fragmentach, albo to były zagrania właśnie w strefę Trenta Alexandra-Arnolda. I na tym właśnie się teraz skupmy. Mianowicie, po pierwsze, to jest błąd niezwiązany z Trentem, ale jeśli chcesz grać wysoko ustawioną linią obrony, to nie może być sytuacji takiej, kiedy presji na piłkę po prostu nie będzie. I Liverpool właśnie, gdy mówimy o pressingu, to uważam, że będzie ogarnięte na tyle, że w meczu ligowym, przynajmniej w meczu z Chelsea 13 sierpnia na początku właśnie tej kampanii ligowej w Premier League 23-24 będą biegali naprawdę jak wściekłe psy właśnie za swoimi rywalami piłkarze Kloppa, bo do tego są zwyczajnie stworzeni i przyzwyczajeni. Ale patrząc na ten mecz, to jest pierwsza pomyłka. Natomiast patrząc także dalej, co się dzieje z tą akcją, zwróćcie uwagę, piłka zagrana w strefę Trenta Alexandra-Arnolda i w gruncie rzeczy okazuje się, że co? Że tam nie ma tego piłkarza, nie ma prawego obrońcy Liverpoolu, który no właśnie, po prostu jest koszmarnym wręcz defensorem i to jest coś, co nie powinno umknąć naszej uwadze, a Joel Matip to także jest zawodnik, który moim zdaniem po prostu może być przyczyną wielu kłopotów Liverpoolu w tym sezonie, co zresztą było widać już w poprzedniej kampanii ligowej. Między innymi po meczu z Rangersami w Lidze Mistrzów na jesień, właśnie w poprzedniej kampanii ligowej drużyny Jurgena Kloppa, niemiecki szkoleniowiec wspominał o tym, że można dostrzec pewną powtarzalność w bramkach strzelanych przez rywali Liverpoolu. To znaczy cały czas mówimy o zagraniach za plecy obrony. Cały czas mówimy o zagraniach w strefie Trenta Alexandra-Arnolda, gdzie po prostu go nie ma. Nie powiedział oczywiście tak bezpośrednio tego Klopp, natomiast mówił o tym, że cały czas to jest ta nasza prawa strona i tak dalej, i tak dalej. To się także wiąże z tym, że Joel Matip zwyczajnie nie jest aż tak dobry w przykryciu tych dwóch przestrzeni, czyli jako powiedzmy stoper, który także odpowiada za pozycję prawego obrońcy. To świetnie robi Ibrahima Konate, który swoją drogą moim zdaniem będzie kluczowym piłkarzem Liverpoolu właśnie w tym sezonie. I mam wrażenie także, patrząc na przykład na to, jak to wyglądało w tych letnich sparingach, że jeśli Francuz dostanie jakiejś kontuzji, jeśli okaże się, że wypadnie na jeden, drugi, trzeci mecz,
no to zacznie się robić problem właśnie, gdy mówimy o Liverpoolu. Tym bardziej analizując na przykład ten mecz z Bayernem Monachium, warto wspomnieć o tym, że bardzo wysoko był tam ustawiony ktoś taki jak Andy Robertson, czyli nominalnie ten trzeci obrońca, który powinien zostać w trójce, i to także jest moim zdaniem problem. To znaczy tutaj pozycja Scotta była na tyle wysoka, że stoperzy bardzo często w Liverpoolu byli osamotnieni, gdy mówimy o kontratakach, tym bardziej patrząc na środek pola, gdzie wciąż tej szóstki nie było. No bo wiadomo, z jednej strony Trent Alexander-Arnold to jest naprawdę wyśmienity kreator, ale nawet patrząc na jego grę w środku pola, nie do końca mam wrażenie, że to jest zawodnik, który się tam odnajduje. Kiedy sobie spojrzymy na liczby w defensywie, wiadomo, że to jest piłkarz, który po prostu będzie umiał odebrać piłkę, który także, no mam wrażenie, że pod tym kątem w wysokim pressingu, w gegenpressingu, czyli w tym, czego oczekuje Jürgen Klopp, naprawdę jest wyśmienity. Ale patrząc na to, że nie ma Fabinho, nie ma już piłkarza, który będzie zbierał te wszystkie drugie piłki, który będzie także ustawiony nieco niżej, to jest po prostu karygodne zachowanie Liverpoolu pod tym kątem, że jeszcze nie sprowadzono następcy, bo mam wrażenie, że oczywiście mówi się o plotkach łączących ten klub z Romeo Lavią, to byłby ruch bardzo dobry, natomiast potrzeba tutaj kogoś na teraz i o tym już film nagrywałem na moim kanale, więc jeśli ktoś nie widział, a jest ciekaw, kogo ja bym widział właśnie w butach Fabinho, no to jak najbardziej odsyłam, link będziecie mieć w opisie, ale Edson Alvarez to jest postać, którą naprawdę ja przynajmniej ubóstwiam i moim zdaniem to jest piłkarz, o którego po prostu Liverpool powinien powalczyć, bo byłby on gotowy do tego, żeby już teraz wskoczyć właśnie w rolę Fabinho i sprawdziłby się tam idealnie. A kto grał ostatnio w roli numer 6 właśnie w Liverpoolu, czy też na tej pozycji, to był Curtis Jones, czyli piłkarz podobny do Trenta Aleksandra Arnolda o tyle, że z piłką przy nodze wszystko wygląda świetnie, ale tej roli po prostu Curtis Jones musi się nauczyć, musi wiedzieć, kiedy doskoczyć, kiedy obniżyć, kiedy także odpowiednio odciąć linię podania, a to między innymi był problem właśnie w meczu z Bayernem Monachium, gdzie po raz kolejny było widać, że te kłopoty, które miał Liverpool w poprzednim sezonie, są notoryczne. Ale żeby nie było, Liverpool nie zagrał wcale aż tak źle, no bo umówmy się, właśnie patrząc na ten mecz z Bayernem Monachium, wciąż to są 3 gole strzelone i to jest jak najbardziej coś, na czym także warto się skupić. To znaczy Liverpool z jednej strony może się obawiać tego, jak będzie wyglądać ten nowy system, że mimo wszystko w defensywie wygląda to dosyć przeciętnie i przynajmniej moim zdaniem tam jedno czy drugie nazwisko powinno zostać jeszcze sprowadzone przed startem tego sezonu. Świetny byłby na przykład Moises Caicedo. Mówi się o tym, że między innymi niezidentyfikowany klub wysłał w kierunku Brighton ofertę na 90 milionów funtów. Jeśli by się okazało, że jest to Liverpool, po prostu byłby to hit transferowy. Natomiast patrząc na właśnie to, z czego może być zadowolony Jurgen Klopp, to z pewnością jest to ofensywa i tutaj mam wrażenie, że wracamy powolutku do takiego Liverpoolu, jaki mieliśmy na przykład w sezonie 16-17, 17-18, czyli totalny heavy metal football, totalny Eldorado, kiedy mówimy o grze z piłką przy nodze, no bo właśnie szybkie przejścia z obrony do ataku, bezpośrednia gra, bardzo wertykalne właśnie te połączenia między zawodnikami ofensywnymi, na przykład jak bramka, którą strzelił Luis Diaz w meczu z Bayernem Monachium. W tym momencie widzicie tę sytuację i tak naprawdę można policzyć tylko kilka sekund między właśnie rozpoczęciem tej akcji w środku pola, a jej finalizacją. Świetnie zachowywał się Salah w tym presezonie, kiedy strzelił on co prawda tylko jedną bramkę, ale zaliczył 6 asyst, no i przede wszystkim ten ruch Luisa Diaza, dla którego to także może być sezon przełomowy. Po prostu Liverpool naprawdę wygląda nieprawdopodobnie groźnie, gdy mówimy o fazie ofensywnej, bo tutaj ta prędkość, no to jest coś, co mam wrażenie, że także chciał zintensyfikować Jurgen Klopp, patrząc na poprzedni sezon, bo często Liverpool troszkę grał jakby w piłkę ręczną ze swoimi rywalami. Na przykład był taki mecz jak spotkanie z Evertonem, o ile się nie mylę, w pierwszy weekend września w poprzednim sezonie Premier League, kiedy ten mecz zakończył się wynikiem 0-0. Wiadomo, że świetnie spisywał się wtedy Jordan Pickford, ale po prostu Liverpool nie do końca miał pomysł na to, jak tutaj rozgryźć tę obronę rywali, która jest ustawiona bardzo nisko, a właśnie poprzez takie granie wertykalne, bezpośrednie, bardzo szybkie, na pełnym tempie, a do tego przecież jest stworzony Liverpool, jak najbardziej można to ominąć i to pokazali piłkarze Kloppa w tym presezonie, więc jednak jakieś pozytywy są, no ale właśnie, skoro chcemy grać tak szybko w jedną stronę, no to także trzeba tak szybko wracać do obrony i zwyczajnie odbudowywać te pozycje, a na przykład w przypadku Trenta Alexandra-Arnolda był z tym bardzo spory problem. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Liverpoolu w nadchodzącym sezonie Premier League. Dla mnie, tak jak mówię, największym problemem jest brak szóstki, bo Curtis Jones nawet w filmie odnośnie Jordana Hendersona to wspominałem, że to jest zawodnik, który głównie grał na lewej flance w poprzednim sezonie. Zwróćcie uwagę na jego hitmapę. To nie jest zawodnik, który właśnie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spisywał się jakoś wybitnie, kiedy sobie spojrzymy na pozycję pivota. Oczywiście pod kątem na przykład wychodzenia spod pressingu to jest naprawdę kapitalny wręcz piłkarz, ale patrząc na to,
jak wygląda właśnie to przejście z ataku do obrony, czyli faza gegenpressingu. Najważniejszy moment w futbolu Jurgena Kloppa. Mam wrażenie, że tutaj jednak są elementarne błędy, czy u Trenta Aleksandra Arnolda właśnie na tej pozycji numer 6, czy to u Curtisa Jonesa. Zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądać, gdy mówimy o Liverpoolu. Także między innymi Alexis McAllister, czyli piłkarz, który został wystawiony w meczu z Bayernem Monachium na pozycji takiej prawej ósemki, który także bardzo często schodził do pomocy Trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, został w pierwszej połowie przedryblowany aż 5-krotnie, co było wynikiem najgorszym ze wszystkich piłkarzy na boisku. Także warto sobie zwrócić uwagę na to, skąd właśnie szły te akcje tworzone przez Bayern, sytuacje stworzone przez nich w pierwszej połowie, i doskonale widać, że wszystkie miały miejsce tam, gdzie powinien być Trent Alexander-Arnold, a gdzie był, nie było go. I właśnie to moim zdaniem jest największym problemem Liverpoolu, że gdyby tylko Trent miał lepszą szóstkę obok siebie, gdyby także został sprowadzony na przykład stoper, który mógłby troszkę bardziej przypominać Ibrahima Konate, wiadomo, że także, takie rzeczy także się ceni w aktualnym futbolu, no to wtedy Liverpool jak najbardziej byłby przynajmniej dla mnie pewniakiem do tego, żeby być w top 4, a kto wie, być może nawet, żeby powalczyć o coś więcej, ale z taką defensywą być może będzie o to ciężko. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Liverpoolu, mam nadzieję, że ten film wam się podobał, trzymajcie się i tak jak mówiłem ostatnio, jeśli macie jakieś prośby odnośnie filmów na kanał, no to piszcie je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, siema!